Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam serdecznie, jestem oczywiście Crocs i GeForce Kings dzisiaj. Troszkę nas nie było, ale nadrobimy to sobie, tak? Mamy oczywiście skrzynki użytkowników, przypominam oczywiście standardowe, że chcesz dla mnie zrobić skrzyneczkę i chcesz, żebym ją otworzył, no to oczywiście ją zrób, napisz w komentarzu oczywiście nazwę tej skrzynki i ja postaram się ją oczywiście otworzyć i za ile ona jest. I oczywiście wybierz sobie numerek z kalendarza, bo oczywiście kalendarzyk trwa. Jak chcesz wygrać, sub dzwonek, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, no tak jak oczywiście powiedziałem, no dołącz na Discorda, tak? I już oczywiście kod Crocs GeForce Kings jako są fanowatkiem. Jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz sobie tutaj kod promocyjny i wpisujesz oczywiście kod Crocs przez Wix. Dajcie on 5% więcej do wpłaty, oczywiście skrzyneczka na start za free i kod możesz sobie używać do woli, żeby bonusiki do wpłaty oczywiście sobie za każdym razem zyskiwać. Jakoś dawno mnie nie było na GeForce Kingsie, to ja tutaj sobie zobaczył, jakie skrzynki są, troszkę sobie bym przypomniał i Crocs jak w niebie brzmi ciekawie i pamiętam, że ta skrzynka często potrafiła tutaj te rękawiczki mi rzucić. No niestety muszę się USP-em zadowolić. Kosztuje on 52 zł, więc no jest to. Minus dość spory, nie będę ukrywał. 318 po raz kolejny. Zobaczmy, jak będzie teraz. I zobaczcie! No i to jest właśnie ta skrzynka! I to jest właśnie to, widzu, naprawdę, ej! Tak Cię uwielbiam, tak Cię uwielbiam, no naprawdę ta skrzynka jest tak OP, 2,5% na te rękawice, no naprawdę fantastycznie, fantastyczna rzecz się tu zadziała. Jeszcze sobie kilka otwórzmy tutaj widzowych, że tak powiem, skrzynek, żeby potem móc sobie przejść na batelki. 20% na ich, nawet nie sprawdzam, ufam tutaj. 5% to 5, ok, czyli po 5%. Mamy dwa noże, ale na szczęście są to... No te nożyki lepsze i overall naprawdę bardzo tutaj ładnie udało nam się wyjść na plus. 1800 zł, to jest 1200 na plus i naprawdę no zaczynamy fantastycznie, zaczynamy naprawdę bardzo fantastycznie. Postaraliście się z tymi skrzyneczkami dla mnie, nie będę mówił, że nie. Dlatego próbujemy tą skrzyneczkę teraz Crocsi mistrzu i niestety no tutaj coś... Coś zawiodło, wyłączył mi się ekran w ogóle na chwilę, nie wiem czemu. Ale otwórzmy cztery na raz, może tutaj będzie klucz do talona. No niestety nie, no 1,5% jego, no procent mniej niż na tamte rękawice. No ale jeszcze raz spróbujmy, bo do trzech razy sztuka tych otwarć pięciu na raz. Cztery na raz, przepraszam, pan prowadzący klasycznie nie umie liczyć. Z matematyką mi nie po drodze troszkę, okej? Okay? Ej, kurczę, no ja tak tu liczę na tego talona. No widzę, weź tutaj pokażę, że ta skrzynka też potrafi, no nie może być gorsza. No dobra, chyba trzeba odpuścić, stary. Najważniejsza rzecz, otwierając skrzynki, to wiedzieć, kiedy odpuścić. Bo skrzynka nie zawsze da, tak? Możecie zobaczyć, że mi tamte dwie skrzynki bardzo ładnie oddały, no a ta trzecia, no niestety ciut gorzej tu było, więc najważniejsze jest wiedzieć, że też można stracić na skrzynce. I nie zawsze się wygrywa, tak? Mamy tutaj talona. No te kontrakty tak też chyba niezbyt chcą, żebym tutaj wyszedł z jakimś fajnym profitem. No ale okej, okay. Uznajmy, że i tak jesteśmy na plus, to nie będziemy narzekać. Pójdziemy na bitwy. Zobaczymy, czy są jakieś tutaj bitwy warte uwagi. Myślę, że to 1600, no ale to jest 160. Okej, okay, no to dodamy skrzynki. Czy... Ważne pytanie, czy jest tutaj już możliwość przecenia bota? Na te bitwy to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo tego zależy, ale zjadę sobie trochę na dół. Cenowo są te skrzynki ułożone, dobra, chociaż tyle. No, coś takiego, 1400 zł, no myślę, że jak na początek spoko. No jest! Mamy tą opcję przywołania bota. GeForce Kings, dziękuję za wysłuchanie moich modlitw. No i teraz można, stary, nagrywać filmy. To jest naprawdę... No w końcu się stała rzecz fantastyczna. No na to czekałem, na to czekałem. No to teraz, stary, chyba wiesz, na jakim trybie będę przesiadywał najczęściej. Ale co? Czekaj, co? Aha, no to fajnie. Tysiąc... No, na klasyk. Może Neptun? No, ratuje? Tak, ratuje. Nie, no to jest... Dobra, never mind. Ale generalnie mówiłem na którymś odcinku, że nieironicznie uważam,
że te bitwy na GeForce Skinsie podobają mi się najbardziej z tych wszystkich stron szczękowych. Naprawdę wyglądają one pięknie. For real, stary. For real, for real. No, Billionaire'a też sobie tutaj dorzucę. Ej, no naprawdę, bitwy. No, bitwy na GeForce Skinsie. No, dalej nie mogę uwierzyć, stary. Już dobry czas. Już dobry czas, te bitwy są, tak? Ale no jaram się nimi cały czas. Naprawdę. Fantastyczna sprawa. Świat bez bitew. Znaczy, czekaj, bo to trochę źle zabrzmiało. Świat bez bitew. Znaczy, na skrzynki bitew, tak? O to mi chodziło. Zobaczmy. Jest Galil. No, no, nie, popisał się. A to jakaś AWP Fate jest, tak? Ikarus widzę nawet. No, no tu klasyczny Galil. Vandal. Hydrotus. Zobaczmy jak tu. Jakiś fajny stan. No. Okej. Okay. Jest Kosa. Dobra, mamy to ze skrzynki Merganiego. I ostatnia, Billionaire. Ojejku, ojejku, powiem tak. Potencjał był większy. Wygraliśmy 1400. Wygraliśmy 1400. Tam jeszcze Kałacha bot dostał w ogóle. Gdzie są moje skiny? O, są. Dobra, bo bitwa się nie skończyła do końca. Gdzie są moje skiny? Dobra, może odpuśćmy te bitwy. Na chwilę i przejdźmy po prostu na skrzynki widzów, co? Z parę skrzynek widzów to jeszcze trzeba otworzyć. Dobra, 500 zł do 400, do 700, zobaczmy coś takiego czy jest. White Lotus, Lily, White Lotus, 10% Fate. No powiem tak, spróbujmy. Zobaczmy czy jest to do zrobienia. Zgasł mi monitor. Przepraszam, nie widzę co mi poleciało, ale wiesz, że jest to AWP Fate. Mogła być to AWP Fate, tak? Mogła być, ale no nie ma. Tutaj też niestety Glock. Dobra, otwórzmy może... Ojejku ty, bo ja tu trochę... Nie ukrywam, że troszkę mi odkleiło i trochę... Z budżetem popłynąłem, no ale wiesz, że teraz AWP Fate to... To odratuje, no ale no właśnie, no ten AWP Fate tutaj... Co być nie możemy, to sprzedaj wszystko. I battle trzeba zrobić. Trzeba zrobić battle. 1100 zł, tyle nam zostało. Wróćmy skrzynki od 300, Billionaire. Dobra, popróbujmy te Billionaire. Albo inaczej, może coś takiego. Mogę jeszcze 200 wtedy wrzucić, tak? Z tego co... dobrze liczę czy nie? Czy nie umiem liczyć? Czekaj, wrzućmy na przykład, no nie będzie ta Chase. No i idealnie, stary, i na 3 osoby, no jakby taką bitwę udało nam się wygrać, to byłoby pięknie, stary, byłoby naprawdę pięknie, no ale trzeba pierw trafić coś z tych skrzynek, tak? To są chyba właśnie też takie skrzyneczki procentowe trochę, więc zobacz, ten Billionaire jest bardzo ważny, co z niego wypadnie, bo jest tu ten obrzyn oczywiście. No dobra. Niech będzie, że jest to pro... O nie, 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 nie! No. Dzięki za oglądanie. Widzimy się już jutro, więc oczywiście użyję kodu i... I tak, i odpuszczę skrzynkę na start za free. Jeszcze możesz też w ogóle... Masz tutaj na stronie darmo skrzynkę, dzienny bonus. Też sobie możesz tutaj zakręcić i oczywiście metody płatności wszelaki też możesz sobie tutaj z kodem Kroksy oczywiście doładować. Bardzo ładnie to wygląda w ogóle teraz. Dzięki za oglądanie, widzimy się jutro, siema!